Cześć kochani, nagrywam do Was znowu z ubikacji, ponieważ no tutaj jest bezpieczniej. No i też jestem z Panią, no i wiadomo, nie chcę jej przeszkadzać. No, już mam taką buzię, widzicie, opuchniętą, bo dostałam sterydy. No, przeszłam teraz już drugi dzień chemioterapii, skończyłam mi podawać, ale mam po prostu taką ilość płynów w siebie wlaną, że normalnie czuję się jak mam baryłka, nie? No i tam buzia, widzicie, jaka jest zalana. No, także chciałabym Wam bardzo podziękować za to, że mnie tak wspieracie i za takie wspaniałe słowa, które mi piszecie. To naprawdę dużo dla mnie znaczy. Chciałabym Wam też powiedzieć pokrótce, ponieważ uważam, że to nie jest teraz moment, żeby się tu rozwodzić nad tym, ale ten kanał powstał tak naprawdę, żeby poza tym, żeby pomóc mi, to pomóc też innym. Jeżeli macie jakiś problem, jeżeli macie jakieś pytania dotyczące po prostu jakichś takich medycznych spraw, jeżeli naprawdę chcecie mi opowiedzieć na przykład swoją historię, czy swoje zmagania z nowotworem, czy na przykład jesteście teraz w sytuacji, że będziecie musieli się leczyć i czeka Was radioterapia, chemioterapia, to proszę piszcie do mnie. Ja naprawdę każdy mail i każdą wiadomość Waszą czytam. Staram się wszystko na bieżąco odpisywać, bo tam, no wiadomo, teraz jestem w szpitalu, no to są 3 dni z hakiem, że trzeba troszkę na to odpowiedzieć, poczekać, ale chcę, żebyście wiedzieli, że ja to naprawdę dokładnie czytam. Jeżeli mi napiszecie, że ktoś z Waszej rodziny chorował, że ktoś z Waszej rodziny na przykład umarł, czy bardzo bliska osoba Wam umarła, to naprawdę nie zranicie mnie tym, ponieważ ja, jak już z Wami rozmawiałam, mam świadomość tego, że każdy kiedyś odchodzi, mam świadomość śmierci i to nie jest tak, że Wy teraz mi napiszecie, że ktoś tam od Was odszedł, zmarł z wyniku nowotworu, ja się teraz załamie. Nie. Jeżeli po prostu chcecie ze mną tym podzielić, a byłoby mi miło, żebyście chcieli, bo chcę, żeby między nami były takie relacje, wiecie, partnerskie, przyjacielskie. Wiadomo, że ja Was nie znam, nie widziałam, ale wiecie, o co mi chodzi. Żebyśmy, skoro ja się zwierzam z wielu takich spraw intymnych, ważnych, tak najbardziej chciałabym, jeżeli Wy macie oczywiście taką potrzebę, żebyście też mi coś o sobie opowiedzieli i naprawdę nie myślcie sobie, że jak mi napiszecie, że ktoś od Was z rodziny zmarł albo nie udało mu się wygrać walki z nowotworem, to się załamie i tak dalej. Ja naprawdę pracuję od 10 lat na onkologii w Gliwicach. Ja spotykam się z tysiącami przypadków, że pacjenci umierają w trakcie leczenia, czy zaraz po leczeniu. I wiecie, jest to dla mnie bardzo smutne, natomiast, no, tak jak powiedziałam, na każdego przyjdzie kiedyś pora i nie wiem, ile nam jest tego czasu pisanego, więc mnie to naprawdę nie zasmuca, nie dołuje, ja o tym nie myślę. Tak samo, jeżeli ja bym odeszła, to nie chciałabym, żeby ktoś za mną płakał, rozpaczał nie wiadomo jaki długi czas, ponieważ ja wierzę, że tam, po drugiej stronie czeka na nas jeszcze lepszy świat, bez bólu, bez nienawiści, świat pełen miłości i dobroci. Wiem, że może to jest utopijne i zaraz mi ktoś napisze, że głupia baba, w co ty wierzysz, co ty wierzysz, pierdolą cię robaki i tyle będzie. A słuchajcie, każdy wierzy w co wierzy, byle nam się dobrze z tymi wierzeniami żyło. Jeżeli mnie jest lepiej wierzyć w to, że nie zerwą mnie robale, tylko tam po drugiej stronie czeka mnie raj i czeka mnie miłość, spokój, spotkanie się z bliskimi, to ja chcę w to wierzyć i naprawdę nie chcę, żeby tutaj ludzie nie wiadomo jak mnie opłakiwali, tylko chcę, żeby szli do przodu i cieszyli się z tego życia, które im zostało, bo nie wiemy ile nam zostało, więc trzeba się cieszyć każdym dniem. Po raz kolejny ta sama puenta, ale rozumiecie, o co mi chodzi. Więc jeszcze raz, jeżeli chcecie mi coś powiedzieć, podzielić się, to jak najbardziej, nie zasmucicie mnie, a wręcz przeciwnie, będę szczęśliwa, jeżeli po prostu macie jakiś problem, czy się chcecie doradzić, czy macie jakąś swoją historię życia, którą chcecie opowiedzieć, bo właśnie po to jest ten kanał, żeby mówić o, wiecie, o relacjach, o uczuciach, mówić o naszych różnych ciężkich, bądź mniej ciężkich sytuacjach życiowych. Oczywiście też na tym kanale przypuszczam, że będą jakieś pierdołkowate filmy dla odstresowania, tak było tam o tuszach, czy o malowaniu na rocznicę, no bo to też nie o to chodzi. Muszą być takie przeplatańce, żeby też było to ciekawe i dla Was, i dla mnie, żeby można było się czasami odstresować, dowiedzieć jakiś nowinek. Ja też to uwielbiam, uważam, że to jest bardzo potrzebne, ale w tym wszystkim musi być zawsze równowaga. Jeżeli jest równowaga, przepraszam, że tak kaszlę. Jeżeli jest równowaga, to wtedy wszystko jest dobrze, więc
W życiu muszą być momenty smutku, radości, momenty, gdzie się całkowicie stresujemy, potrafimy się powykupiać, pobawić, nie wiem, iść na dyskotekę, napić się piwka. Są kiedy jesteśmy smutni, przygnębieni, są kiedy dumamy. Wiecie, z tego się składa życie i naprawdę nie ma co przesadzać. Także mówię, chciałabym, żebyśmy poza, mówię, takimi rzeczami, które mają nas odstresować, też troszkę o życiu rozmawiali, o jakichś problemach, sytuacjach, które Was tam gnębią, relacjach może. Także wiecie, wszystko, co ludzkie, nie powinno być nam obce. Także no, ja idę się jeszcze dżemnąć chyba, chociaż jest dopiero 17, ale jakaś taka jestem wykamciana. Także jutro się jeszcze do Was odezwę na pewno. Dzisiaj jest? Ja już tam mówiłam wcześniej w tym filmiku. Drugi? Dzień chemioterapii. Ostatni już. Z tego cyklu. No. Drugi wlew. 6 chemioterapii. Jutro do domku. No. Co ci się dzisiaj, kochani, tak zmartwiło? Co mnie zmartwiło? Zmartwiło mnie to, że zauważyłam, że ludzie nie potrafią słuchać. Nie potrafią słuchać, a jeżeli słuchają, to tylko dociera do nich te dobre informacje. Jeżeli ktoś ma jakiś problem, jeżeli ktoś ma, nie wiem, jakąś ciężką sytuację życiową, to ludzie się na to zamykają. Ludzie nie chcą tego słyszeć. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że my żyjemy w tak egoistycznym świecie, że teraz my siebie stawiamy zawsze na piedestale, ale to jest smutne, że kiedy potrzebujesz na przykład komuś coś powiedzieć, wygadać, albo kiedy mówisz komuś, że się źle czujesz, że jest ci smutno, a ten ktoś to w ogóle całkowicie zaprzecza albo zmienia temat. Bo to nie o to chodzi, że w trakcie choroby jakiejkolwiek, czy to jest nowotworowa choroba, czy jakakolwiek inna, choćby nawet łuszczyca, to też czasami człowiek potrzebuje tego, żeby po prostu pogadać z kimś, żeby ten ktoś naprawdę cię wysłuchał, a nie zmieniał temat, albo udawał, że co to za problem, to jest żaden problem. Każdy, dla każdego coś innego jest problemem, tak? Dla jednego to będzie, nie wiem, mieszkanie po prostu, nie wiem, przy sąsiadach, pijokach, dla innych problemy z dzieckiem, dla innych z mężem, z żoną, albo brak partnera, rozwód, choroba rodziców. Każdy ma swoje problemy. No, a smuci mnie to, że ludzie nie potrafią tego tak wysłuchać, tylko nie wiem, czy tylko myślą o sobie, nie wiem, co to za świat jest taki dziwny. Zmiana tematu, dalej bałagan. Niezmiennie. A ten, no, musisz posprzątać. Kto? Ty, jako to. I dzisiaj? Ja chodzę! Ostatnia chemia, 6. Jestem po. No i bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że tu nigdy nie wrócę. Nigdy, nigdy, nigdy. Już nie będę musiała już nigdy w życiu mieć chemii. No, także zobaczcie, co dostało od mężusia. No, ten. Na koniec. Na koniec tej ciężkiej walki. No, trochę zmęczona jestem, ale wrócę dzisiaj do domku. Już będzie mi lepiej, byle nie tutaj, już w tym szpitalu. Łóżeczko już pościelone dla następnego pacjenta. Chociaż muszę powiedzieć, że tutaj naprawdę opieka lekarsko-pielęgniarska, medyczna jest na najwyższym poziomie, więc naprawdę, no pod tym względem to jest super i jeżeli mogę komuś polecić, chociaż to może głupio zabrzmi, że komuś polecam szpital, ale naprawdę w Instytucie Onkologii, no wspaniali lekarze, wspaniałe pielęgniarki, w ogóle wspaniały personel medyczny, w ogóle naprawdę mega. Jestem szczęśliwa, że tu właśnie tutaj byłam leczona, bo mam też porównanie, bo byłam przez pewien czas w innym szpitalu i naprawdę nie była ziemia, także no, jedziemy do domku. Buziaczki wielkie.